Pozostajemy dzisiaj w klimacie wczorajszej Ewangelii, ponieważ dzisiejszy fragment jest kontynuacją wczorajszego fragmentu. Jezus wykorzystuje sytuację, że widzi, jak wybierane są zaszczytne miejsca przy uczcie i mówi, aby nie starać się o to, ponieważ można się zawstydzić, jeżeli przyjdzie ktoś zamożniejszy czy dostojniejszy i każą nam się przesiąść. Mówię to w odniesieniu do nas też, dlatego że Ewangelia dzisiejsza, mam takie wrażenie, że uczy nas też takiej kultury, czysto ludzkiej kultury. I to jest piękne. Ale nie powinniśmy zatrzymywać się tylko na tej kwestii kultury. Powinniśmy zajrzeć głębiej, mocniej. I to jest piękne, że Jezus puentuje swoją wypowiedź, kończy ją takim zdaniem: kto się wywyższa, będzie poniżony, kto się poniża, będzie wywyższony. To poniżenie się, które łączymy z hasłem, czy łączymy z naszą chrześcijańską pokorą, nie ma nic wspólnego z takim przepraszaniem za to, że istniejemy, że żyjemy. Nie ma nic wspólnego z takim chowaniem głowy w piasek, z jakąś fałszywą pokorą. Jest to przede wszystkim myślenie w taki sposób, w jaki powiedział się kiedyś święty Franciszek z Asyżu, a powiedział, że człowiek jest tylko tym, czym jest w oczach Bożych, kim jest w oczach Bożych i niczym więcej. My możemy myśleć o sobie w różny sposób. Możemy mieć też skrzywiony obraz rzeczywistości. Także swój obraz możemy mieć skrzywiony. Ktoś może o nas myśleć w różny sposób. Mogą nas oceniać po pozorach, mogą nas oceniać ze względu na to, co zrobiliśmy. Ale tylko Bóg zna całkowitą prawdę o nas. Psychologia mówi, że są nawet takie przestrzenie w nas, że ani my ich nie znamy dobrze, ani ktoś ich nie zna dobrze. Tylko Bóg zna całkowitą prawdę o nas. I przed Bogiem nic się nie ukryje. Ta Ewangelia uczy mnie z jednej strony tego, aby zwracać uwagę na to, jak się zachowuje, czy zachowuje się z kulturą, czy nie przepycham się w towarzystwie po to, by zająć pierwsze miejsce. A z drugiej strony ta Ewangelia uczy mnie pokory. Pokory w znaczeniu myślenia kategoriami boskimi o sobie. Mam poczucie własnej wartości, godności. Jestem dzieckiem Boga. A z drugiej strony nie myślę o sobie więcej. Nie myślę też o sobie zbyt poniżająco, na zasadzie, że jestem nikim. Wiem, kim jestem. Jestem dzieckiem Boga. Dzisiaj w modlitwie prośmy o tę umiejętność pamiętania o tym. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że każdy z nas jest dzieckiem Bożym, a szczególnie na mocy chrztu. Jesteśmy przywiązani do Boga Ojca, tym niezatartym znamieniem przynależności. Nikt i nic nie jest w stanie nas odłączyć od tego, od tej miłości Bożej, od tego przywiązania do Boga. I dziękuję Ci, Duchu Święty, że nam dzisiaj to przypominasz. Proszę Cię, abyś nas odnawiał w tym myśleniu. Proszę Cię też, Duchu Święty, za te osoby, które przeżywają kryzys w myśleniu o sobie albo skupiają się zbytnio na tym, co mówią o nich inni. Niech słowa świętego Franciszka, które dzisiaj przytoczyłem, będą dla nas, Duchu Święty, takim właśnie zdrowym spojrzeniem na siebie. Że jesteśmy tym, czym po prostu jesteśmy w oczach Twoich, Duchu Święty, Bożych oczach. I dziękuję Ci nade wszystko za to, że widzisz nas
tak jak nikt inny, nawet jak my sami siebie często nie widzimy. Amen. Jak odkrywasz w sobie dziecięstwo Boże? Może jest dla Ciebie coś takiego nowego w Twoim życiu chrześcijańskim, czy w ogóle w życiu, że mówisz o sobie, o, w tym widzę w sobie takiego takie dziecko Boże. Jeżeli jest takie coś, to zapisz to w komentarzu. A aktem strzelistym niech będzie: Panie, Ty wszystko o mnie wiesz. Panie, Ty wszystko o mnie wiesz. Trzymajmy się Jezusa, Boże dzieci. Trzymajmy się Jezusa. Pięknego, błogosławionego dnia i do zobaczenia w naszych kolejnych rozważaniach. Z Panem Bogiem.